Cześć, ja jestem Roga, to jest 29 odcinek z gry Gran Turismo 5. Jedziemy dalej, grupa A-Spec. Mamy klasę zawodową. Został nam Puchar Lupo, ale niestety tego już nie będziemy robić w tej grze. Czyli to odpada, przechodzimy sobie do klasy eksperckiej, klasa zawodowa, tak jakby zakończona. Co nas czeka w klasie eksperckiej? Jest tak, mistrzostwa samochodów tuningowanych, następnie Schwarzwald, Liga A, następnie Puchar Samochodów Sportowych z napędem MR, następnie Puchar Zabytkowych Samochodów Wyścigowych, następnie Wyścig Turbo, następnie Trofeum Gallardo, następnie Mistrzostwa Japonii, następnie Gwiazdy Gran Turismo i ostatni wyścig Puchar Polyphony Digital. Dzisiaj sobie przejdziemy do Mistrzostwa Samochodów Tuningowanych. I widzicie, mamy mistrzostwa, 5 wyścigów, wszystkie po 5 okrążeń. Regulamin bez ograniczeń, a więc bierzemy tego specjala, co mieliśmy do tej pory. I mamy 5-rundowe mistrzostwa mające wyłonić najszybszy tuningowany samochód na świecie. Zwycięstwo będzie wymagało całej mocy, jaką jesteś w stanie wykrzesać z pojazdu. Wysoko oktanowe święto miłośników mocy. Okej. Okay. No to przechodzimy sobie od razu do mistrzostw. Czekamy chwilę, aż się wczyta. Długość toru 5 km, najdłuższa prosta kilometr. Długość całego wyścigu 29 km, za pierwsze miejsce 19 tysięcy. Czekamy, aż wjadą na tor i zaczynamy. To jest już mój setny film. A my zabieramy się do wyścigu. Jestem na trzeciej pozycji. Teraz na drugiej. Jeszcze jeden został do wyprzedzenia. Właśnie go mam. Jestem na pierwszej pozycji. I rozpoczyna się drugie okrążenie.
rozpoczyna się trzecie okrążenie. A się tu trochę zagapiłem. Ale na szczęście utrzymałem się jeszcze na pozycji. Rozpoczyna się czwarte okrążenie. I rozpoczyna się piąte, ostatnie okrążenie. Już prawie 10 minut schodzi mi na ten wyścig, także myślę, że ten odcinek też będzie ponad godzinny. Ale to się okaże, jak skończę nagrywać. Thank you.
teraz się znowu zagapiłem. Ale ten wyścig już wygram. Ostatnia prosta. Pierwsze miejsce złoto w tym wyścigu. A więc zacząłem dość dobrze. ale mam 107 tysięcy. Przechodzimy dalej. I mamy kolejny wyścig, 5 okrążeń. Długość toru 5 km, najdłuższa prosta 500 m, długość całego wyścigu 28 km. Z cenami tak samo. Zobaczymy, jak w tym wyścigu mi pójdzie. I już jestem trzeci. Drugi. Jeszcze jeden. Już jestem pierwszy. I rozpoczyna się drugie okrążenie. Przepraszam na chwilę. Dobra, już jestem. I kontynuujemy. Zepnę tutaj troszkę. Thank you.
zaczyna się trzecie okrążenie. Proszę, zobaczcie nawet, jak są ładnie tory wykonane. Ładna gra, podoba mi się, powiem. Powinienem jeszcze na początku gry powiedzieć, ale... O, sier, no to teraz narobiłem. Dobrze, że zyskałem trochę przewagi. Czwarte okrążenie leci. Zetnę jak zawsze. Tutaj też trochę spróbowałem. I rozpoczyna się piąte, ostatnie okrążenie. Chyba wiecie, kto wygra. Kurde, muszę tam ćmę zabić, bo się wpieprzyły do pokoju i mi teraz po telewizorze chodzą. Chodź tu. Ale uparta. Dobra, poleciała, gram dalej. Jest tutaj, dorwę ją teraz. Kurde, z ćmami. Czekajcie, zaraz wrócę, tylko ją zabiję. Dobra, załatwiłem je, dwie były. Przechodzimy do gry.
Szybko nawet się buja ten specjal. Fajne auto. I ostatnia prosta. I w tym wyścigu także złoto. Pierwsze miejsce. I kolejne 19 tysięcy, czyli mam teraz w sumie 126 tysięcy. Dalej. Punktowy ranking mistrzostw. Jestem na pierwszym miejscu. I kolejny wyścig, 5 okrążeń, długość toru 4 km, najdłuższa prosta 800 m, długość całego wyścigu 24 km. Z cenami tak samo, czekamy chwilę, aż się wczyta i jedziemy. Nawet widzicie go, czwórka, stylingowany. O, 7 się zapędziłem. Udało mi się z tego wyratować. Jestem na trzeciej pozycji. Teraz na drugiej, jeszcze jeden mi został do wyprzedzenia. Ten co zawsze w sumie. To jest właśnie trochę dziwne, że w takiej kolejności jak jadą, to prawie cały czas tak do mety jadą. Nie wyprzedzają się ani nic. Zero rywalizacji ze strony komputera. Żadnych przepychanek ani nic, kompletnie. W konsoli też gram niedługo, od kiedy ja ją mam, rok temu tak kupiłem, na wakacje dokładnie, także niedługo gram na konsoli. Drugie okrążenie się rozpoczęło. A dlaczego nagrywam akurat na konsoli? Spodobało mi się to na komputerze, to nagrywanie. Miałem już kanał na YouTube jeden. Nagrywałem Driver San Francisco. Ale strasznie zacinało grę, dlatego szukałem takiego, żeby nie był dobry sprzęt, żeby nie musiał być taki aż fest dobry sprzęt. No bo jak macie na komputerze na przykład, nagrywacie frapsy, musicie mieć dobry sprzęt, dobrą grafikę i w ogóle, żeby wam nie cięło gry podczas nagrywania, a tutaj niezależnie od czego, nagrywa sobie spokojnie, bez cięcia, bez niczego. Jedynie ten czarny ekran w tym czasie, ale wolę czarny ekran niż, kurde, zacinającą się grę. Dlatego właśnie na PS3 nagrywam. Thank you.
I rozpoczyna się trzecie okrążenie. Gdy kupowałem tą grę na Allegro, ją zamawiałem, 80 zł kosztowała i pisało, że wszystko po polsku. Jeszcze nie wiedziałem w ogóle co i jak, ani nic, nie orientowałem się w tym. Przychodzi mi gra, patrzę, okładka po czesku, o to już sobie myślę, szukali mnie, no nie, kurde, po czesku gra będzie, ale wsadzam płytę i gra jest po polsku właśnie. Zdawało mi się, że coś mało ta gra kosztowała, bo chodziły po 120, po 100, a ja najtańszą wyszukałem za 80, a dlatego właśnie, że okładka była po czesku, a inne były po polsku. Właśnie mi się coś to dziwne wydawało. Najważniejsze, że gra jest po polsku. Okładka może być nawet chińska, byle gra była po polsku. Nie chcę gier angielskich, bo ja się tam na angielskim nie znam. I nigdy nie będę nagrywał gry w wersji językowej angielskiej. Mało brakuje, bym dochował. Ale się wyratowałem w ostatniej chwili. I rozpoczyna się piąte, ostatnie okrążenie. Jak mówiłem, jeden tor 10 minut, a więc tak około godzinny odcinek.
takie już chyba będą wychodzić, bo są coraz trudniejsze trasy, coraz więcej torów. Później jeszcze grupa Basepack i licencje chyba tam są, jak się nie mylę. Nie wiem, w licencji nie grałem, tylko pojeździłem w grupie Basepack. Tych zawodów już tak, co sobie grałem dla treningu, to tych zawodów już nie grałem. Także to jest nowość dla mnie od teraz. Ale całkiem dobrze mi idzie. Myślałem, że będzie gorzej. No i ostatnia prosta i pierwsze miejsce w tych zawodach, więc kolejne złoto. I cały czas utrzymuje się na pierwszym miejscu w rankingu. Cały mistrzostw. Przechodzimy dalej. Kolejne 19 tysięcy, ale mam w sumie 146 tysięcy. Awansuję na poziom 19, przechodzimy dalej. Kolejny, przedostatni tor. Długość toru 3 km, o teraz będziemy w nocy jechać. Najdłuższa prosta kilometr, długość całego wyścigu 18 km. Z cenami tak samo, czekamy chwilę, aż się wczyta. Jedziemy. Zmieniam tutaj światła z krótkich na długie, ale nie widzę żadnej różnicy. Czwóreczka przede mną. Też w tym wyścigu 5 okrążeń. Ładnie miasto tak zbudowane. Podoba mi się. Cała gra mi się w ogóle podoba. Ale to jest jeszcze nic w porównaniu do Gran Turismo 6, które będę nagrywał. Tam to już w ogóle jest grafika zajebista. Nie do porównania. Sami zobaczycie wkrótce. Choć tak szybko nie wiem, czy to będzie. Ale zobaczymy. Ciężko ich wyprzedzić jest. Ale już trzecie miejsce. Jeszcze dwóch. Na chwilę przerwać, bo nie wiem, co do Biedronkę zabiłem, czy coś. Bo tak. Wąskie te uliczki niektóre. Już drugie miejsce, jeszcze jeden. To jest chyba Nissan, jak się nie mylę, Skyline. Jak w Szybcych Wściekłych, kurde. Już jestem pierwszy.
już trzecie okrążenie. Przegapiłem nawet linię startu. To właśnie tak sobie myślę, że już po raz drugi tą trasę jadę. Nie było zmiany okrążenia, dlatego tak popatrzyłem. I widzę, że jednak jest ta zmiana. Kolejne, czwarte okrążenie. O Jezu, zagapiłem się teraz. Ale jak zwykle się wyratowałem. Znowu coś zapiłem, nie wiem. Kurde, tego się tu tyle nabrało. I rozpoczyna się piąte, ostatnie okrążenie. Ja wam nie powiem, ile dokładnie będzie trwał ten odcinek. Ponieważ nie mam takiej opcji, dopiero po skończeniu nagrania widzę, jak długo trwał. Ale tak jak już mówiłem, powtarzam już trzeci raz. Około godziny. Nie mówię, że równą godzinę, tylko około. Może być to 50 minut, może być to 55 minut, a nawet może być to godzina 5. Nie wiem, jak to tam będzie. No i ostatnia prosta. I kolejne złoto. W kolejnym wyścigu. Pierwsze miejsce. Czeka nas jeszcze ostatni tor. Do którego zaraz przejdziemy. Kolejne 19 tysięcy, a w sumie mam 165 tysięcy. Przechodzimy dalej. I mamy długość toru 5 km, najdłuższa prosta 800 m, długość całego wyścigu 25 km. Z cenami tak samo, czekamy chwilę, aż się wczyta i przechodzimy do wyścigu. Do ostatniego już wyścigu.
jeszcze raz świateł nie mogę włączyć, bo są właśnie samochody standard. Tak samo jak nie mogę mieć tej oto kamery, ponieważ nie są dorobione te auta, dokończone. Że jestem na trzeciej pozycji. Jeszcze raz na drugiej. Jeszcze jeden został do mnie. Już jestem pierwszy, udało mi się go wyprzedzić. Rozpoczyna się drugie okrążenie. A mi się specjala udało bujnąć prawie do 300. Dwie minuty mi tak schodzi na jedno okrążenie, więc 5 okrążeń 10 minut. Zależy, są 3 okrążenia, będzie to 6 minut, jest 5, będzie to 10, będzie 8 czy 9, nie wiem ile tam będzie dalej, ale chyba będzie jeszcze więcej. Chyba będzie już więcej, wow. I rozpoczyna się trzecie okrążenie. Jedzie się tym autem nawet 100 na godzinę, ale się nawet tego nie czuję. Tak jak się jechało zwykłym 30-40. Przy tym oczywiście aucie, bo przy innym to już gorzej by było. Przy jakimś słabym na przykład. I przesadziłem trochę z tym ścięciem, ale nic się wiele nie stało.
rozpoczyna się czwarte okrążenie. I ostatnia prosta, a więc w całych mistrzostwach mam złoto, czyli pierwsze miejsce. Udały się te mistrzostwa, powiem. Bardzo świetny początek klasy eksperckiej. Jeszcze jedno okrążenie. O, sorry. Jeszcze ostatnie okrążenie. Myślałem, że to już koniec. Kurde, już miałem pada odkładać. A tu jeszcze jedno okrążenie. A już się cieszyłem, że już koniec. Ale jeszcze raz. Przy każdym końcu gry będę oceniał grę w skali od 1 do 10. Także od razu wam powiem, jeśli chodzi o FIFA 13, to jeśli miałbym wam doradzić, to by było 9 na 10, jeśli chodzi o ocenę. Jeśli by chodziło o Medal of Honor World Fighter, bym dał nawet 10. A jeśli o tą grę, dowiecie się w ostatnim odcinku tej gry, który pojawi się, nie wiem kiedy. Dowiemy się wkrótce. A teraz ostatnia prosta, już na 100% nie ma szóstego krążenia. Złoto w tych mistrzostwach. Pięknie się udało. Piękny początek klasy eksperckiej. Przechodzimy dalej. I mamy kolejne 19 tysięcy, ale mam łącznie 184 tysiące. Wychodzimy stąd. Mamy złoto piękne. Gratulacje, ukończono mistrzostwo samochodów tuningowanych na pierwszym miejscu. Zamknij. Ile mamy? 97 tysięcy, wow! A więc łącznie mam 281 tysięcy. A więc jak widzicie, bardzo pięknie wszystkie złota. I ostatecznie złoto. W następnym odcinku będzie odcinek specjalny. Szybka gra. I w tym odcinku powiem wam, co nas czeka. W 31 odcinku wychodzimy stąd. Stąd też.
I mamy, awansujesz na poziom 19, zawody specjalne Top Gear Test Track, zawodowe są teraz dostępne, okej. Udało Ci się ukończyć zawody specjalne A-Spec, mistrzostwa samochodów tuningowanych, zdobywając złote trofea, otrzymujesz następującą nagrodę, Stage 2 R32. I mi się wydaje, że to chyba będzie Golf 5 R32, mi to mówi. Zobaczymy, dostawa samochodu, HPA Motorsport Stage 2 R32, kolor szary, czy biały, jak tam. I zaraz zobaczymy. Oj, nie. O, tak, właśnie tak. Ale to nie jest Golf 5, tylko czwóreczka. Także mówiłem wam podczas wyścigu, że ładny, a teraz go mam w swoim garażu. Wow, nie wierzę. Sprawdzimy zaraz, ile ma koni. Garaż. 513, wow. Całkiem sporo. Okej, to było koniec odcinka. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania na fanpage'a, na Facebooka oraz na stronę internetową rogennitrogym.com. No i to by było na tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się już niebawem. Cześć.